Dzień dobry, moi drodzy. Dziś chciałabym poopowiadać trochę i nawiązać do filmiku, którego już jakiś czas nagrałam, dotyczącego poczucia odrzucenia, rany odrzucenia. Dzisiaj przychodzę z takim tematem, właściwie bardziej bym powiedziała praktycznym, dotyczącym tego, w jaki sposób zmienić, przemodelować ten wzorzec bycia, poczucia bycia odrzucanym. Bo pamiętajmy, terapia, zejście, że tak powiem, do podziemi, do dotarcia do tej rany, to jest jedna rzecz. A druga rzecz to jest praktykowanie, to jest odzwierciedlanie swojej zmiany, swoich postępów w terapii, czy też zwiększenia swojej świadomości w rzeczywistości. Czyli schodzimy na ziemię, czyli swoimi wyborami, swoim nowym postępowaniem, my niejako ugruntowujemy nowy wzorzec. I jak to się ma do rany odrzucenia? Ja filmik nazwałam Odrzuć to, co odrzuca Ciebie. Dlaczego? Dlatego, że osoby z raną odrzucenia, właśnie ich największy problem polega na tym, że one mają problem z odrzucaniem czegokolwiek lub kogokolwiek, co im nie służy. Bardzo często też z tego powodu, że jeśli chodzi o osoby, to empatyzują z tymi osobami i często jest tak, na przykład w relacjach, jakichś długotrwałych, no często toksycznych relacjach niesłużących, często jest tak, że osoba, która ma problem z wyznaczaniem granic i która cierpi na ranę odrzucenia, tak bardzo boi się odrzucenia, że woli, żeby to partner ją odrzucał, mimo że to ona sama już wcześniej go odrzuciła w myślach. Znacie to, przynajmniej niektórzy znają tą reakcję. Więc ten mechanizm niejako się znów powiela, czyli dajemy, chcemy, wolimy tą bezpieczną, jakże i traumatyczną i dosyć bolesną odrzucenie, ponieważ jest to nam dobrze znane, aniżeli, i tu przejdziemy do praktyki, byśmy wreszcie próbowali, to może nie jest dobre słowo, bo próbowanie zakłada, to my musimy to w końcu zrobić. Zacznijmy od drobnych kroków, zacznijmy praktykować odrzucanie, wycofywanie swojej energii od rzeczy, które nam nie służą. Mówię celowo rzeczy, bo możemy na początek pozbywać się tego, co nam nie służy. Ćwiczyć, czyli pozbywamy się niesłużących nam przedmiotów. Możemy ćwiczyć pozbywanie się pewnych nawyków, które nam nie służą, przekonań, ale najważniejsze jest to, jako że osoby często z raną odrzucenia mają problem z komunikacją, werbalizacją tego, powiedzeniem, słuchaj, to jest koniec, to nie jesteś, ty nie jesteś dla mnie, nie jestem dla ciebie. One często nie działają w zgodzie z swoim ciałem. Kiedy na przykład z ciała chcemy wyjść, wykrzyczeć, to one często mają z tym problem, bo właśnie boją się odrzucenia. To cała praktyka i ćwiczenie polega na tym, że idziemy za ciałem, tak? Czyli to nie ktoś wyjdzie z twojego domu, tylko to ty wyjdziesz na przykład. To ty powiesz basta, ty powiesz stop, to ja odchodzę. I powiem tak, to będzie trudne, to będzie też bolesne, ponieważ wchodząc w nową rolę, będziemy czuć, jak zawsze przy zmianie nawyków i przekonań, będziemy czuć cholernie duży dyskomfort. Bardzo bolesne. I za chwilę będziecie mieć chęć powrotu z powrotem w stare tory, bo powiecie sobie, no jak, to tym bardziej będę odrzucony, skoro ja teraz będę rzucał. Ale właśnie na tym polega cały widz, słuchajcie, tak? Musimy praktykować odrzucanie tego, co nas odrzuca, co nam nie służy, wycofać swoją energię poprzez najmniejsze rzeczy po największe, czyli przykładowo po relacje z osobą, która nie jest dla nas, a my to już dawno wiemy. Czyli tak jakbyśmy mówili o takiej integracji tej cechy z naszego cień. Przykładowo, my jakby odwołując się do koncepcji cienia, ta cecha, ta kompetencja, czyli odrzucanie, odpuszczanie sobie pewnych rzeczy, ona jest jakby w deficycie. I żeby ją przełamać, my musimy ją zacząć stosować. Tak? My musimy ją zacząć używać dla naszego dobra, dla naszej ochrony. Dlatego często
często o cieniu też będziemy w innym filmiku mówić, ja po prostu nie będę w to tak aż mocno wnikać, tylko chcę powiedzieć to, że najczęściej ludzie jako lustra pokazują nam te rzeczy, które mamy w wyparciu, w wycofaniu. I te osoby, które nas odrzucają, to najczęściej pokazują, słuchaj, no to ty masz z tym problem. Czyli masz to w deficycie. No i teraz my, pracując nad tą, że kompetencją, nazwijmy to, bo nazwijmy to też kompetencją, my możemy poprzez praktyczne działania, odrzucenia tego, co nam nie służy, a potraktować i wzmocnić to jako zasób nas, nasz, tak? I kompetencje stawiania granic, bo jedną też stawianiem granic jest również powiedzenie koniec, odejście na przykład, tak? Żeby była sprawa jasna. Więc praktyka, terapię musimy wzmocnić działaniami, które wspierają nas w rzeczywistości w tworzeniu i utrwalaniu nowego wzorca. To jest bardzo, bardzo ważne. Ćwicz. Ćwicz odrzucanie, ćwicz wycofywanie swojej energii, ćwicz odchodzenie, wyrzucanie. Wiem, że to słowo brzmi dość mocno, ale trzeba. Tak? Bo teoretyzowanie myślenia, budowanie świadomości to jest jedno, ale klucz terapii polega też na tym, że to musi zejść do rzeczywistości, stać się faktem. I co jest ważne, musisz wytrwać w tym dyskomforcie, co może być trudne, bo to będzie nowa reakcja z ciała, tak? Za sobą, ale jak wytrwasz w tym i będziesz powielał, praktykował, to uwierz mi, to wejdzie w krew. To musi spłynąć do twojej rzeczywistości, twoje nowe działanie. Kochani, tyle na dzisiaj. Tego wam życzę. Do zobaczenia następnym razem. Subskrybujcie mój kanał, jeśli wam się podoba. Do usłyszenia, do zobaczenia.